Wczoraj na terenie boiska LKS Górki Śląskie odbyły się obchody 125-lecia istnienia tamtejszej jednostki strażackiej. Z tej okazji strażacy przygotowali uroczystość połączoną z festynem rodzinnym otwartą dla wszystkich miłośników OSP. Ochotnicza Straż Pożarna to powołanie do służby innym. Wymaga odwagi i wrażliwości, poświęcenia i bezinteresywności. Ja to traktuję jako nie hobby, bo to po prostu to jest pomoc innemu człowiekowi po prostu i zaraziłem się tym. Ojciec był strażakiem, no ja od tego roku zostałem prezesem, akurat no, tak wyszło, a nie inaczej. Także ojciec i ja po prostu tak to zostało. Jubileusz 125-lecia Straży w Górkach Śląskich to doniosłe wydarzenie. Oczywisty powód do dumy strażaków z dobrze spełnionej służby. Przez te 125 lat OSP zmieniało swoje oblicze, strukturę organizacyjną, metody działania i wyposażenie. Dziś stanowi nowoczesną formację ratowniczą. Jest to szmat czasu, można powiedzieć. Po prostu gmina bardzo dużo nam pomaga. Po prostu wszystko kupuje, to co potrzebujemy, sprzęt, węże, samochód się zepsuje na przykład. Wszystko gmina po prostu płaci, pokrywa wszystkie koszty. Mamy tam pewien budżet po prostu na dane jednostki, i nie ma problemu z tym. Nie ukrywam, że taką moją ambicją jest doprowadzenie wszystkich budynków straży do takiego wyglądu, jak straż ma, jest w nędzy. Robimy to w tej chwili w Zawadzie, potem będziemy to robić także tutaj w Górkach. Nie ukrywam, że ta budowla, która jest nie naszą budowlą, doczepiona do budynku straży, troszeczkę nam wszystkie plany jakby wstrzymuje, ale mam nadzieję, że sobie z tym też damy rady. Bo sprzęt mam już w tej chwili dobry, ale ten sprzęt musi także być w godziwych warunkach. Poza tym sama ta otoczka socjalna wszystkich budynków socjalnych dla strażaków musi też być na odpowiednim poziomie. Więc o to także dbam. Nie tylko ja, ale także cały zarząd gminny straży. Strażak nigdy nie wie, w obliczu jakich zmagań przyjdzie mu stanąć. Mimo to, nie szczędząc sił w sytuacjach zagrożenia, broni mieszkańców i ich dóbr. Walczy z żywiołami takimi jak zeszłoroczna powódź. Od samego początku, jak tylko jakiekolwiek niebezpieczeństwo, byli zawsze strażacy, dlatego też poszło nam to bardzo sprawnie. Jeżeli się ma taką dużą grupę ludzi koło siebie, to wiadomo, że każde niebezpieczeństwo jest momentalnie dostrzeżone. Poza tym, nie ukrywam, to są ludzie, którzy w tych bojach są zaprawieni. To jest nie pierwszy raz stykają się z wodą, nie pierwszy raz stykają się z takim niebezpieczeństwem. To właściwie ja byłam tą osobą, która się od nich uczyła. I wiem, że w tej chwili można na nich polegać w 100%. W czasie wczorajszych uroczystości nie było awansów czy odznaczeń. Były za to słowa podziękowania od strażaków dla tych, którzy wspierają ich w służbie. Poza włodarzami gminy ciepłe słowa wdzięczności usłyszał m.in. poseł Henryk Siedlaczek. Sąsiad rudzkich strażaków od lat przewodniczy zebraniom tamtejszej OSP, mimo że do niej nie należy. Jest także członkiem parlamentarnego zespołu strażaków. Tutaj dzięki pomocy Państwowej Straży Pożarnej i Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych mamy taki stały zespół, który pracuje wspólnie nad kwestiami związanymi z ustawą o ochronie przeciwpożarowej. Tutaj głos Raciborza jest bardzo istotny. Ustawa jest dobra, nawet dzisiaj to podkreślano, ale jest jeszcze jeden element, to jest ten głos raciborski, który nie jest dosłyszany. Dzisiaj rozmawiałem z wiceprzewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego, iż przyszedł chyba czas, aby w nowej kadencji, jeżeli to komuś będzie dane, aby tą kwestię poruszyć i stworzyć zespół, który powinien usiąść i rozwiązać problem, mówiąc bardzo ogólnie, relacji pomiędzy pracodawcą a strażakiem ochotnikiem. W uroczystościach udział wzięła i za część obchodów odpowiedzialna była partnerska jednostka OSP z Siedziny. Jak narodziła się ta 10-letnia już współpraca? Nasz kolega tam z Siedziny pochodzi, ożenił się tutaj Szymon Cicak, jest komendantem gminnym Straży Pożarnej, OSP Nędza, znaczy się gmina Nędza. I tak współpracujemy do tego czasu. Orkiestra od nas przyjechała, to jest tam z OSP Siedzina. Zarówno OSP z Górek Śląskich, jak i formacje reprezentowane przez poczty sztandarowe z Suminy, Lysek, Bogunic, Dzwonowic, Zawady, Babic i Nędzy charakteryzują się, co podkreślane było w czasie wczorajszych uroczystości, wzorową współpracą i współistnieniem ze Strażą Zawodową. Nam współpraca z ochotnikami pomaga w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Cieszymy się, że te jednostki na tym naszym powiecie funkcjonują i tak dobrze funkcjonują. Ich sprzęt razem z naszym sprzętem
współpracuje i razem możemy nieść pomoc mieszkańcom powiatu raciborskiego i nie tylko, bo jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, również działają na terenie całego kraju. W święcie 125-lecia Ochotniczej Straży w Górkach udział wziął także wiceprezes zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Katowicach, druh Andrzej Grzenia. Hodowcy i wielbiciele czworonogów z rodowodem zjechali wczoraj do Nędzy, gdzie odbyła się pierwsza krajowa wystawa psów rasowych. Z uwagi na to, że pierwsza być może nie powalała liczbą uczestników, ale wśród pupilów zgłoszonych na wystawę nie zabrakło tych najlepszych z tytułami czempionów w swojej rasie. To są pudelki miniaturki. My hodujemy już ponad 10 lat. Pudelki arlekiny i pudelki czarne. Właściwie pochodzą z Niemiec, ta cała ta rasa, albo ta grupa nasza hodowlana. Pies jest nasz piesek wystawowy. Właściwie on jest reproduktorem 7-letnim. Będzie w grupie otwartej wystawowany. I suczka jest czarno-biała arlekin Ksenie von Arsfako. Ta jest 13-miesięczna. Będzie w grupie młodzieżowej wystawiana. Pieski mają styczność z dziećmi. Aktualnie posiadamy młode szczeniaczki. Sunią, którą tu widzimy, to jest z hodowli niemieckiej Fichtenschlag, najlepsza hodowla świata. Sunia ta jest po matce w Janie Fichtenschlag, trzeciej sztuce świata i włoskim się Furbo de Gliahej. Niezdolna jak rodzic. Wygrała do tej pory wszystkie wystawy. Długo pan zajmuje się tresurą hodowlą takich? Młodziutka suka, dwuletnia, zaliczyła gdzieś koło 8 wystaw, wszystkie do tej pory wygrane. Ostatnia w Libiążu. Jest to rasa Biewier, Yorkshire Terrier, od 5 lat dopiero w Polsce, sprowadzona z Niemiec, z Lipska, od pana Mirosa. To są Biewiery dopiero od 24 lat w Europie istnieje ta rasa. U mnie pierwsze się urodziły 4 lata temu, o ile się nie mylę, Germania urodziła, a mężem był Utan. A jakie sukcesy do tej pory? Do tej pory super sukcesy. Dzisiaj akurat nie mam dzieci, kreski, bo ma szczeniaczki w domu. Jest teraz nowy reproduktor, interchampion, Gucio. A pieski nadają się do jakiej rodziny? Jakie są ich wymagania? No, tak jak i joreczki. Ciężko nauczyć czystości, to wiadomo, ale bardzo miłe pieski. Przygotowanie swojego pupila do wystawy to nie lada wyzwanie. Wie o tym właściciel multichampiona Bułgarii, Ukrainy, Rosji, Polski, 12-letniego haskiego Cedara. Musi być wykąpany, wysuszony, przygotowany, no najedzony odpowiednio. No musi mieć odpowiednie futro przygotowane. Nie zawsze to wychodzi, bo każde psiaki mają różne swoje schorzenia, także różnie to bywa. No ale trzeba też poćwiczyć czasami. Nawet nieraz często wywozi się, bo mieszkamy w lesie, wywozi się do miasta, do ludzi, żeby znowu sobie przypomniał no otoczenie i w ogóle, prawda, samochody, szum, hałas, bo to jest potrzebne dla psów. A czy Cedar ma jakąś radość z tego, że dostanie tytuł czempiona? Radością dla psa to jest to, że nie jest tytuł, tylko że nie musi po prostu być w domu i jedzie na wycieczkę i dostaje lepsze jedzenie niż w domu. Czworonożne piękności oceniane były przez sędziów kynologicznych w podziale na kilka klas i grup. Przede wszystkim patrzymy według wzorca, czyli to, że piesek nam się wizualnie podoba, to jeszcze musi spełniać bardzo wiele innych ważnych, prawda, rzeczy, czyli musi mieć prawidłowy zgryz, musi mieć odpowiednią szatę, to widzimy wizualnie, ale również odpowiedni chód, odpowiednią głowę, odpowiednio osadzone uszy i oczy, także to wszystko jest bardzo ważne i na to będziemy zwracać uwagę. Natomiast oczywiście no, chodzi nam o to, żeby wybrać psy, które będą najpiękniejsze i najładniejsze w typie. Organizatorem wystawy był Częstochowski Związek Hodowców Psów Rasowych. Celem imprezy, jak zapewniał przedstawiciel związku Paweł Palacz, jest zaszczepienie wśród mieszkańców naszego regionu idei hodowli psa rasowego. Psów rasowych nie znajdujemy na ulicy. Jest to niezwykła rzadkość, żeby ktoś chciał się pozbyć psa, a jest wiele przypadków czasami bardzo drastycznych, bo współpracujemy też z takimi stowarzyszeniami, które zajmują się opieką nad zwierzętami i naprawdę wiele jest sytuacji, że aż trudno czasami powiedzieć, że człowiek jest człowiekiem. Że więcej psów rasowych oznacza, że będzie mniej tych takich bezpańskich? Myślę, że tak. Myślę, że można tak przyjąć, dlatego że ludzie
to bardzo brzydko brzmi w tym momencie, ale bardziej szanują te psy. Naprawdę, jeżeli ktoś dostanie pieska za przysłowiową złotówkę, on nie szanuje tego pieska w ogóle. Ten pies, jak się komuś znudzi, on trafia do lasu, trafia na ulicę. Za psa rasowego trzeba słono zapłacić, ale warto, przekonują hodowcy. Rasowość psa to właśnie ten rodowód, żeby można było stwierdzić, jaki on będzie mniej więcej, zobaczyć, co z niego wyrośnie i tak można dalej. Można określić cechy, jakie będzie miał, jak będzie psem dorosłym. Tak, psy rasowe, wiadomo, że przez to, że są hodowane z pokolenia na pokolenie, w ramach czystości rasy, one nie mają genów jakichś tam innych, jest to ograniczane w jakiś tam sposób, więc one mają jakieś tam swoje cechy charakteru, przenoszą cechy zewnętrzne, wyglądu i tak dalej, one zupełnie inaczej się prezentują niż gdyby teraz domieszać do takiego psa, jakiegoś innego zupełnie psa nieczystej rasy, nie ma gwarancji, co z niego wyrośnie, także jeżeli ktoś mówi, że jest to pies, który wygląda jak jakieś rasy, to jest to tak naprawdę pies tylko w typie rasy, nic więcej. Wystawę w Nędzy chętnie odwiedzali mieszkańcy tej i ościennych gmin. Pooglądać pieski. No i cel właśnie zakupu? No raczej nie mamy pieski. Nie rasowe, zwykłe kundle, ale... Z przyjemnością popatrzymy. Jest to tak blisko, jest to w tej samej miejscowości, gdzie mieszkamy. W związku z tym, jak nie przyjść? Pierwsza taka impreza, pierwsza taka inicjatywa, czy Państwu się podoba? Bardzo nam się podoba. Bardzo nam się podoba i cieszymy się, że to akurat u nas jest, ma miejsce. Mamy miejsca dużo, można wykorzystywać. Tylko poglądę z dziećmi. Bywa Pan na takich imprezach, czy nie było dotychczas okazji? Pierwszy raz. Jak się podoba? Bardzo fajnie. Masz już jakiegoś ulubieńca? Ja ten mały. Przymierzamy się do kupna psa. Ale jakoś tak mało raz tutaj, mało tutaj interesuje jest, nas ogólnie Border Collie. Czyli tutaj na razie nie ma. Na razie nie ma. Ale mamy opatrzone. Honorowy patronat nad pierwszą krajową wystawą psów rasowych objęła gmina Nędza. Mamy taką nadzieję, że ta impreza stanie się jakby imprezą cykliczną. Była wystawa, z tego co mi wiadomo, w Raciborzu. W tej chwili jest u nas w Nędzy. Tych wystawców bodajże miało być około 50, jest ich chyba 40, tam z parę sztuk jeszcze. Także mamy nadzieję, że to będzie już impreza cykliczna tutaj u nas. Teren jest, mi się wydaje, dobry, dlatego widzimy mieszkańców naszej gminy, też się interesują. Wystawcy z naszej gminy też są, bodajże dwóch jest z naszej gminy. Także mamy taką nadzieję.